Słowo za słowo. Poranny gość, Radia RDN Małopolska. W studiu Radia RDN dziś o poranku burmistrz gminy Wojnicz, Tadeusz Bąk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Wojnicz oraz Panie... radio słuchać. Panie burmistrzu, uczniowie mają dziś zakończenie roku szkolnego. Widać to pewnie już w mieście i w regionie. Biało-czerwone, biało czarne ubrania, biało-czerwoni. Będziemy dziś wieczorem grać tak. mecz. Jak było dawniej w szkole? Pamięta pan te czasy? Tak, oczywiście to, to są lata, które się nie zapomina. To absolutnie nie, niezależnie od wieku, ile się ma. Pamiętam całą moją karierę szkoły podstawowej, zawodowej, średniej. Także uważam, że tak, na pewno uczniowie teraźniejsi będą chwalić teraz to, co jest. My starsi będziemy też i chwalimy to, cośmy mieli. Nie mieliśmy żadnej elektroniki, telefonów, laptopów, takich rzeczy. Uczyliśmy się po prostu, jak to mówiąc, więcej tak po prostu z pamięci, czy, czy tabliczkę mnożenia na tych naszych pięknych, tych starych liczydłach. To były wspaniałe czasy, wspaniałe chwile. Nie mieliśmy boj sportowych, graliśmy na każdej łącz łączce, gdzie tylko to można było. Spotykaliśmy się, było dosyć przyjemnie i dosyć wesoło. Powiem szczerze, że teraz znowu młodzież jest troszkę większa, więcej zamknięta w domu. Jeżeli chodzi o, 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 o takie sprawy koleżejskie, sprawy ten. Tak jak my na wsi przedtem, to naprawdę spotykaliśmy się w każdym momencie, w każdej chwili i potrafiliśmy wykorzystać ten czas. Dlatego naszym zadaniem, jako władzy teraz stworzenie jak najwięcej takich warunków do, do tego, żeby to młodzież pociągnąć z domu. Czyli to są te boiska sportowe, to są różnego rodzaju skateparki, po prostu place zabaw, po to tylko, żeby, no i wspaniałe rynki, takie jak w Wojniczu, gdzie mogą dzieci z rodzicami przyjść po prostu na odpoczynek. Taką szeroką ofertę przygotować, żeby zachęcić ich do, ich do tego uprawiania sportu i do tego, aby odciągnąć trochę od monitora. Mło, m, takiej zdolnej, mądrzej młodzieży w gminie Wojnicz na pewno nie brakuje. Tak mi jest szkoda, że nie mogę dzisiaj uczestniczyć razem z nimi w zakończeniu roku szkolnego, ale obowiązki e, nie pozwoliły mi na to i z tego miejsca... E, w imieniu swoim, w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego chciałem Wam, Szanowne Dzieci i Młodzieży, złożyć serdeczne podziękowania za ten cały rok trudu, za to, że macie dzisiaj wspaniały, szczęśliwy dzień, zaczynają się wakacje i życzę Wam przede wszystkim wspaniałych, miłych... A. Co najważniejsze, bezpiecznych tych wakacji. Zrobiliście kawał dobrej roboty, rok czasu po to, żeby poświęcić się szkole. Teraz zasłużony za odpoczynek, dlatego uważajcie na siebie. Dziękuję Wam za wszystkie wyniki w nauce, za to, że nawet tymi konkursami i olimpiadami reprezentujecie gminę Wojniż na zewnątrz. Minęły już niemal trzy miesiące, panie burmistrzu, od wyborów samorządowych i głosami mieszkańców pozostał Pan włodarzem w gminie Wojnicz na trzecią kadencję. Emocje opadły trochę. Tak, jeszcze troszeczkę tych emocji jest w sobie, dlatego że, że, że no, nie tak sobie wyobrażałem tą kampanię po prostu. Każdy ma prawo startować, każdy ma prawo wziąć w tym udział i tu nie podlega dyskusji. Ja tak samo zrobiłem 10 lat temu, też wystartowałem, zostałem burmistrzem. Natomiast no, nie wszyscy kandydaci potrafili stanąć na wysokości zadania. Stosowali różne metody, żeby wygrać, bałamując, okłamując albo obiecując coś, co było wiadomo, że jest nie do zrealizowania i wiedzieli, wiedzieli o tym, to jest najbardziej przykre, że z pełną świadomością to robili. Mimo wszystko bo ja strasznie chciałem podziękować mieszkańcom gminy i miasta Wojni za zaufanie. Jestem dumny z siebie z tego, co zrobiłem, wygrywając trzecią kadencję na. Na to wszystko musiałem ciężko pracować i mieszkańcy miasta i gminy wojnyźmie docenili. I to dla mnie jest najbardziej ważne. Nie to, kto przeciwko mnie startował, jak, w jaki sposób to robił, natomiast ja w dalszym ciągu gwarantuję i obiecuję, że jak do tej pory, tak i nadal będę pracował ciężko, solidnie, sumiennie na rzecz naszych mieszkańców. Wybrał pan też już swoją zastępczynię? Wybrałem. Wybrałem zastępczynię. Mam już pou, poustawiany yy, yy, urząd. Zasłużone, zasłużony awans pani skarbnik, która od 2011 roku pracuje w naszej gminie. Były różne czasy początkowe, potrafiła to wszystko wyciągnąć, ułożyć. Zasłużyła na to, żeby być moim zastępcą. W związku z tym trzeba było powołać główną księgową. Też mamy wybraną kierownika inwestycji, też pracownik naszej gminy. Mam nadzieję, że teraz pracownicy wszyscy my, którzy znamy to wszystko i każde, 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 każdą potrzebę. Będzie nam łatwiej po prostu w tym wszystkim pracować. Jesteśmy przygotowani, zresztą już pracujemy, bo tych inwestycji mamy dosyć dużo w Gminie Wojnicz. Właśnie, a propos jednej inwestycji, jedną z przedwyborczych obietnic była Pana, była pomoc mieszkańcom Więckowic, którzy po każdym większym deszczu zmagają się z podtopieniami. Ta sprawa ciągnie się już od kilku lat. Obiecywał Pan, że da się rozwiązać ten problem, no i co udało się już zrobić w tej sprawie? To znaczy zastanawiam się tak, co, co powiedzieć mądrego. Tak, to były obietnice i te obietnice spełnię. I to, to, nie, to nie jedyna obietnica na terenie całej gminy, bo w kilk, we wszystkich miejscowościach jest jakiś problem i te sprawy trzeba rozwiązać. Ja cały czas twierdzę, że twierdziłem, że w Więckowicach w sprawie odwodnienia zrobię wszystko, żeby to zrobić, tylko... Są sposoby do załatwienia tej sprawy, tylko to musi być zgoda wszystkich i mieszkańców i gminy, która poniesie koszty, jak również po prostu e, Rady Miejskiej, która przeznaczy na to środki. A powiedzmy w ogóle, na czym polega problem? Dlaczego tam te podtopienia się zdarzają tak często? Jest bardzo dużo wykostkowanych podwórek. Po takich ulewach ziemia nie przyjmuje deszczu, mnie się tak wydaje, i po prostu to wszystko spływa w najniższe miejsce i tam, którzy kiedyś mieli w porządku, kiedy było dobrze, nie było takich podtopi. W Więckowicach, taki, chyba tak troszkę świadomie została zrobiona taka, taki basen, bo nie pomyśleli nad tym, że budując drogę, odcięli odpływ wody po prostu w dalszym ciągu. Zrobili taki basenik. Szkoda mi tych ludzi i to co wracając do Pani pytania tak, podjąłem taką decyzję, robię koncepcję odwodnienia tego odcinka, Ponios poniosę na pewno jakieś duże koszty. I zobaczymy, będziemy konsultować te koncepcje, te dwa czy trzy, trzy warianty, będziemy konsultować z mieszkańcami, i zobaczymy, które wybierzemy. Czas najwyższy się za to wziąć. W mamy dwa takie miejsca jedno, ale drugie też. Byliśmy chyba wczoraj, przedwczoraj też z panią projektant, która tak samo ma przygotować mi takie odwodnienie i, i, i ujęcie wody. I też zobaczymy, wybierzemy ten najlepszy, który nie będzie przeszkadzał ani na, albo inaczej na który będzie zgoda wszystkich mieszkańców i tych, którzy przede wszystkim tego potrzebują. Są takie obietnice, są takie inwestycje, gdzie nie idzie tego wszystkiego zrobić od razu. Po prostu moment, zastanowienie i wybrać, co lepsze, jak to zrobić, żeby to nie było po prostu zrobione dziś, a za rok do poprawy. Jaka to może być perspektywa czasowa, żeby udało się pokonać ten problem? Mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli te sprawy dokumentacyjne gotowe. Jeżeli będzie to jest, to w przyszłorocznym budżecie zarezerwowałbym pieniążki na to, żeby to robić. Dużo potrzeba zarezerwować pieniędzy na ten Nie miesiąc? wiem. Będzie kosztorys, będzie projekt, nie będę teraz tu strzelał, hmm. bo zresztą nie wiadomo, który wariant wybierzemy, ile każdy wariant będzie kosztował. Tu nie będzie sprawa pieniędzy. Czy ten wariant, który będzie najdroższy, to odrzucimy. Jeżeli on będzie najdroższy, Najlepsze tego weźmiemy. Też kwestia konsultacji z mieszkańcami tutaj musi być, pewna być. zgoda. Rynek wojniczy, który nazywa pan perełką, jest już po rewitalizacji. Wszystko ukończone? To kiedy? Oficjalne otwarcie? Rynek przepiękny, robi wrażenie wieczorem, szczególnie jak ta fontanna podświetlona działa. Strasznie się cieszę, że się mi to udało w końcu skończyć. Przeciągały się te prace. Ludzie widzę, są bardzo zadowoleni. Spacerowiczów i odpływaj, odpoczywających na rynku jest bardzo dużo dzieciaków pod tą wodą, a to jest chyba na takie najbardziej przyjemne, że potrafią się tym bawić. Oficjalne otwarcie zobaczymy. Oczywiście, że musi być, bo cieszymy się tym, co. To mamy. Mamy dni wojnicza pod koniec lipca, ale ono, te dni wojnicza będą w parku. Myślę, że zrobilibyśmy jakąś część oficjalną na rynku, żeby to po prostu było przez jakąś chwilę w formie przecięcia wstęgi, przemówień. i podziękowaj tym firmom, które, które to wykonywały. Przede wszystkim a później prześlibyśmy po prostu do tego parku nad Dni Wojnicza na występy artystyczne. Tak to mniej więcej bym zaplanował, a czy się coś nie zmieni, nie wiem. Nie chcę robić takiej oficjalnej imprezy na rynku, tylko z tego powodu, żebyśmy my sobie po prostu nie zniszczyli od razu tego, co jest, bo wiadomo, że na gwiazdy wieczoru, na gwiazdy różnego rodzaju, przy takich imprezach przychodzi masa ludzi. Dlatego chcielibyśmy zrobić rynek otwarcie w okrojonym takim gronie, natomiast na Dni wojnicza w Parku Miejskim. Panie burmistrzu, będzie nowa linia komunikacyjna w gminie Wojnicz w ramach kolei małopolskich? Tak, ja cały czas jestem w kontakcie z panem dyrektorem Zielińskim. Rozmawiamy na tematy, jak zwiększyć częstotliwość kursów. W tej chwili gmina wojniż podjęła decyzję, przeznaczając 20 tysięcy złotych na to, żeby zwiększyć częstotliwość kursu autobusu Małopolskie Koleje z Tarnowa do Nowego Sącza. Najprawdopodobniej nastąpi to od września. I będziemy znowu e, wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. Jeżeli to będzie niewystarczające, nie wykluczono, że pomyślimy jeszcze o czymś. Jeżeli to okaże się wystarczające i nie trzeba będzie nic już więcej robić, to e, to tak pozostawimy. Duże nadzieje wiążę ze współpracą z Tarnowem. E, nowe władze Tarnowa i pan prezydent Jakub Kwaśny już kiedyś mi wspomniał, że dobrze by było, żeby te słynne czerwone autobusy choć nie są czerwone, ale. Ale podmiejskie e, przedłużyły kurs do Wojnicza. I to by nam, jako Wojniczanom, rozwiązało całkowicie problem, bo mamy dobre miejsce, skatepark przy e, obwodnicy. E, Tamte autobusy jadące do autostrady też zajeżdżają, czyli z sąsza przez, przez ten dobry e, punkt przesiadkowy. Jeżeli będziemy dalej w tym kierunku szli, to mam nadzieję, że. że będzie wystarczająca ilość autobusów dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych, żeby się dostać do miasta. Dlaczego brakowało wcześniej, żeby te tarnowskie autobusy mogły ceny. podjeżdżać? Wszystko rynek e, ustala cena i, 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 i parę lat temu, kiedy zostałem burmistrzem, rozmawiałem na temat przed, przedłużenia linii autobusowych z Tarnowa, ale roczna opłata tam była bardzo wysoka. I, i, I nie gwarantowała w ogóle tego, żeby, żeby mieszkańcy za darmo jeździli. Czyli trzeba byłoby wnieść dosyć dużą opłatę tylko po to, żeby mieszkańcy mogli się zapłacić za bilet. Ja wiem, że wygoda jest inna, że autobusy są lepsze, ale e, bałem się też, że ci lokalni przedsiębiorcy jeżdżący busami przy takiej sytuacji mogą też stracić swoje firmy, gdzie zatrudniają ludzi, gdzie po prostu oni też mają, płacą podatki dla gminy Wojnicz i to by się tak po prostu miesza, mieszało z, z prawdą. Tu chcemy coś lepszego. Kosztem pieniędzy, bo trzeba byłoby dopłacić do, do, do autobusów, a z drugiej strony jeszcze nie dostawalibyśmy żadnych podatków, no bo wiadomo, że firmy posiłyby zrezygnowały z tej, z tej działalności. Mam nadzieję, że rozwiążemy ten problem pomalutku. On się już rozwiązuje, tylko systematycznie, pomału i zrobimy to. Pałac domskich w remoncie wciąż, w wojniczu kiedy będzie można zwiedzać ten zabytek. Zwiedzać to ja bym już chętnie kogoś tam wziął, tylko że mamy w środku, no nie ma się co ukrywać ruiny. To są rzeczy, które tam. Wymagają bardzo dużo nakładu, nakładów finansowych. E, wszystkie instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania, e, posadzki, parkiety po, 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 pozrywane, po, pokrzywione to, to są lata. Przy tym nikt nigdy nie, nie robił. Jest on zrobiony na zewnątrz pięknie. Jest wizytówka naszego miasta. Jest zmonitorowany cały, gdzie nam zależało na tym, żeby był monitoring, żeby kogoś tam nie podleciało, zniszczyć nam tego, co tyle pieniędzy kosztowało. Natomiast wszystko trzeba teraz zrobić w tym roku i to, i to w niedługim czasie: pisać pisma do Ministerstwa Kultury, do Ochrony Zabytków i dosta prosić o jakieś środki finansowe, żeby kończyć środek, a to jest kwestia kilku milionów złotych, także jako gmina na pewno nie stać nas jest na to, żeby robić to we własnym zakresie. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby pozyskać pieniądze z zewnątrz. Nie ukrywamy, że, że jakieś środki unijne na ochronę, na zabytków, no takie rzeczy, że po prostu takie, takie pieniążki będą. Projektowo jesteśmy przygotowani, mamy projekt gotowy, ten park jeżeli ktoś go kiedyś prześledzi albo jeżeli ktoś będzie chciał widzieć, to będzie coś pięknego, bo tam oprócz pałacu, tam będzie gmina, biblioteka publiczna z willi, z salą multimedialną, tam będzie piękny nowy amfiteatr, tam będą ścieżki spacerowe, stawy, stawy które już były tam od dawna, one w tej chwili nie przypominają stawów, one są zarośnięte, ale jeżeli to wszystko kiedyś przyjdzie do, do, do tego, że się wyremontuje, no to naprawdę będzie jeden z piękniejszych parków, w, 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 ja nie, nawet nie strzyganie, jak powiem, że w województwie małopolskim. Uda się na to konto przyciągnąć turystów także? Na pewno, na pewno, bo mamy później coś do zwiedzania. Piękna kolegiata, piękna, pięk, piękna, piękny kościółek św. Leonarda. Eee... Wszystko to, co w Wojniczu jest, czy tam jeszcze Dunajec płynący przez, przez, przez gminę Wojnicz i tam też pewnie nieraz nie jeżdżą ludzie, którzy odpoczywają nad tą wodą. Mam nadzieję, że to wszystko, wszystko co by się nie robiło pomoże w tym, żeby ściągnąć po prostu ludzi na to, żeby mogli nas odwiedzać. Podczas poniedziałkowej sesji będzie głosowanie nad absolutorium, także wotum zaufania. Jest pan spokojny o decyzje radnych? Nie, no, tu się nie jest nigdy spokojny, bo by był człowiek taki zarozumiały, jeżeli by... Mam nadzieję, że chyba nie podpadłem, że raport dostanie gminy będzie przyjęty, bo, 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 bo jest obszerny, jeżeli chodzi o te inwestycje, które do tej poryśmy zrobili, a szczególnie w zeszłym roku, bo to jest za zeszły rok, absolutorium no, mieszkańcy mi już wystawili absolutorium, wybierając zmianę na następną kadencję. Myślę, że radni myślą podobnie. Nie jestem zbyt spokojny, oczywiście oczekuję wyniku bardzo dobrego, dlatego że zasłużyłem, nie się wydaje, że zasłużyłem na to, ale po prostu poczekajmy do poniedziałku i będziemy widzieć, będziemy rozmawiać, na pewno będą pytania, będę chciał na każde odpowiedzieć i przekonać każdego radnego, że idziemy w dobrym kierunku i, i że wojna się rozwija. Burmistrz Gminy Wojnicz Tadeusz Pąk był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę Bardzo dziękuję i drodzy dzieciaki wszystkiego, wszystkiego najlepszego.